Witam was tutaj, cześć, Joem Aviznarz. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skyline z PlayStation 4 Park Life. Przepraszam was, ale się tak sztusiłem trochę wodą. Jak widzicie, to jest nasz park, który wam pokazywałem na sam koniec odcinka, trochę go przydobiłem. Odcinek się pojawia dla was pewnie szybciej niż powinien, z przyczyn takich, że po prostu chciałem się go nagrać szybciej. I tak jak mówiłem, też Park Life to się pojawia częściej. Może się pojawiać częściej, bo jest jedną z najbardziej ulubionych przez was serii. Dobra, kurczę. Naprawdę mnie trochę przejechało. Dziś zajmiemy się po pierwsze popytami, jako rzecz ważna i ważniejsza, i całą resztą rzeczy, rzecz jasna. To nie jest tak, że tylko dzisiaj będą popyty. Dziś trochę tego pokręcimy, ale oczywiście tak, będzie trochę parków, ale komunikację na pewno byśmy wprowadzili. Bambaje bym chciał wprowadzić do naszego miasta, może nawet jakieś autobusy. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak to się tutaj pójdzie aż wszerz. No bo tak, tego drzwi to trzeba z tym wywalić. Teraz zacznę wszyscy maludzić, ale póki tego nie robią, możemy dać tutaj im, żeby się wszyscy proszę bardzo, pobudowali. Iggy teraz się ma. No i oczywiście, żeby tutaj było tak, bo na razie póki co tutaj drzewka niech mają, niech korzystają z nich póki są, skoro są. Póki są, to źle zabrzmiało trochę, ale tak czy siak. Teraz skąd by tu wyciągnąć druta do siebie? No dobra, póki co i tak będziesz go tutaj ciągnąć od tych, ale później to się oczywiście rzecz jasna zmieni. Dobrze, co tak trochę kika, bo tak trochę żebym sobie maznął tą rurą, żeby, a dobra, gdziekolwiek będzie i będzie git. No dobra, teraz już jest gdziekolwiek będzie i będzie git. I tak, po pierwsze zacznijmy od tego, co jest tutaj w parku. Tu jest, trzeba podłączyć prąd. A już wam tłumaczyłem, jak się podłącza prąd w parkach. Stawia się takie magiczne miejsca, które się nazywa. W ogóle tak, po pierwsze, zacznijmy od tego, że mola parkowe, jest ich stanowczo za mało. I ja tutaj na zmianę póki co ustawiałem, oczywiście, że nie będą cały czas na zmianę, bo na przykład tutaj bym dał takie, o, takie dopatrzenia sobie. Czy tutaj też gdzieś będą jeszcze oblek fundusz, tego się nie spodziewałem. Przyspieszam sobie trochę czas. No, i żeby było takich trochę tych właśnie molo, żeby oni tutaj mogli sobie pochodzić. Tutaj z pomogą też byłoby ciekawe miejsce, nawet biorąc pod uwagę, co tutaj jest obok, bo wszyscy oczywiście wiemy, co tutaj jest, nie? Miejmy nadzieję, że wiecie. Jeżeli nie wiecie, no to trudno. No to trochę szkoda. Musicie obejrzeć poprzednie odcinki. Tutaj są rury, dzięki którym mamy tutaj wodę. Tak, i trochę pokręciłem tutaj, dobra, no i tak. Jak widzicie, jest problem z prądem, tylko... No okej, okay, prądu nie macie, ponieważ nie podłączyliście się jeszcze z nikim. I aby najprościej w parkach do przerzucenia prądu... Właśnie, czekaj, czy my mamy gdziekolwiek tej szafy? Mamy to, no. Się już zastanawiałem. Jest stawianie takich miejsc... O, tu jest jakaś ścieżka. Do punktu, to się nazywa altany, o, dokładnie. Bo jak sobie postawicie gdzieś altany, no to altana przerzuca od razu prąd. I to jest według mnie właśnie bardzo, bardzo dobre. Altany to też można sobie powrzucać w zupełnie różnych, przeróżnych miejscach. Ludzie do nich lubią chodzić, żeby nie było. No, więc to sobie powrzucajmy parę. Dobra, tutaj na razie... Okay, czy tu nam jakby tu jakoś wyszło? Tu jest już jakaś, okej, okay, dobra, to nie. To jak jest, to też już nie będziemy wrzucać, żeby nie było co do dużo pomiędzydowo. Oczywiście. I tutaj jeszcze jedna. Oczywiście to jest trochę miejsc wolnych pozostawiałem na przyszłe jakieś tutaj właśnie udoskonalenie, jakieś tam do zobaczenia. Także to jeszcze jest, oczywiście tutaj wszystko będzie się działo. Tu mogę trochę wyrównać ten tutaj to, aby trochę to lepiej wyglądało z góry, bo póki co to wygląda tak jak... No właśnie, żeby taka była nawet już pseudo plaża, można byłoby zrobić w sumie dookoła, to byłoby zawsze coś. Dobra, póki co takie coś już nawet jest na pewno lepsze niż to, co było przed chwilą. No oczywiście teraz woda tutaj będzie bulwersować chwilę, ale za chwilę powinno być już dobrze. Przebudowałem też, tutaj jest już kanał taki, znaczy takie coś, tak? Bym powiedział po prostu takie coś. No i tak, przemysł się pobudował, świetnie. Póki co, jak widzicie, budujemy bardzo strukturalnie te drogi. No ale tak jak możecie, myślę, po prostu chciałem tutaj te centrum naszego miasta zrobić takie, żeby tutaj tak to wyglądało. Później reszta miasta już taka nie będzie, żeby nie było. Ale tutaj po prostu chciałem... A dobra, już niech tak to wygląda. No to się też zapędziłem, bo już tak myślałem. A dobra, mam jakieś moje miasto, to już będę mógł sobie po prostu wrzucać dzikowe budynki, a tu w sensie wywalać forsy, ale teraz... Właśnie zauważyłem, że to tak pięknie nie jest, niestety. No, czekaj, czy to jest ta dzielnica się ciągnie? O kurczę.
O kurczę, tutaj musi być ta samowystarczalna. To już jest. Już tutaj bym chciał, żeby oni wszyscy byli samowystarczalni. Dobra, wodę macie, więc to jest dobrze. Chociaż tutaj ta rura tak trochę skręca, bym powiedział. No. Dobra. Macie tak. Doprowadziłem. No nie, 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 dobra, bez przesady. Ale, o, bo w ten sposób. Dobra, no i tak. O, tutaj ten budynek tak kiepsko wygląda, kurczę. Przecież Avizonasz coś ty tutaj zrobił. Dobra, dawaj tu, tu, tu i tu i git. Dobra, teraz jest o wiele lepiej, niż takie to wyglądało przed chwilą. Po drugie, można byłoby nawet tutaj teoretycznie im puścić autostradę, ale dobra, na razie tym się nie będziemy zajmować. Mają tu autostradę, niech się cieszą. Dobra, to tak, a propos autostrad i komunikacji, teraz rozbudujemy sobie tutaj miasto, w ten bok. Tu będzie taka sekcja trochę handlowa. Tak, tak, tak. No i oczywiście, aby wybudować cokolwiek tutaj, no to trzeba mieć forsę. To tak, tu będzie most, tylko że ten most będzie przejeżdżać tutaj nad tym. O, dokładnie. Taki mam pomysł, żeby tą dolną część to już sobie zostawimy na, na coś innego. Znaczy, w sensie, nie będziemy tutaj już w nich ingerować. Oj, widzę, że trochę poczekamy na to. I to po prostu takie sobie będzie tutaj, będą sobie jeździć, co nie, będzie przemysł. Natomiast tutaj dalej ten mostek będzie, żeby mieli jakieś połączenie sensowne, nie tak jak to mają teraz. Właściwie to teraz nie mają. Dlaczego władze... co, jakieś pożary macie? Dlaczego władze lokalne nic nie robią z pożarami? Powiem tyle, nie marć. Nie marć. Naprawdę, nie marć. I nie denerwuj mnie. Mam dobry humor jeszcze dzisiaj. Chociaż zazwyczaj jak wracam jest ostatnio już ze szkoły, to już taki... Taki oklapnięty jest, ale to jaki dzisiaj zrobiłem wyczyn, nawet Trujillo, to... To nawet mnie podtrzymuje przy dobrym nastroju jeszcze. Dobra. I stąd tutaj dojeżdżamy sobie. Jak się oczywiście forsa będzie zgadzać, to będzie podłączenie. No, no, proszę bardzo, forsa się zgadza. Wyłącz oczywiście światła, bo światła tutaj nie lubię. I tutaj też światła wyłącz. No, zrobił się jakieś mokro. No i tak, drugą rzeczą ważną jest tutaj oczywiście. Tu będzie nasz park, żeby nie było, że zapomniałem. Tu będzie nasz park, oczywiście będziemy go tutaj sobie dalej ciągnąć. Natomiast tutaj tą część trzeba wyrównać, to jest pewne. No i coś się wylało. Coś się wylało, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj, tu, czekaj. Tu. I tu, i tu. Tutaj na razie to nie wiem jeszcze jak tutaj to zrobimy, bo tutaj to widzicie równo. Ale teraz tutaj już jest naprawdę całkiem nieźle. Swoją nogą też jak zerkniemy, może autobusy byśmy w sumie zainstalowali. To jest tutaj naprawdę od groma jasnego tutaj i po prostu jest git. No a swoją nogą tak się teraz zastanowiłem, jak jest tutaj ta ścieżka, po której sobie nasi ludkowie mogą chodzić. A nie, ja jeszcze nie mogę, jeszcze nie mam 5,5 tysiąca, no tak, bo jeszcze nie mam. Okej, dobra. No to nie mogę. Okej, tu jest kolejne miejsce do zatrzymywania się. I tu jest gdzieś kolejne. Okej, tu nie ma nigdzie miejsca zatrzymywania się. No to trzeba to zrobić. Poczekaj. Dobra, dodało się, świetnie. Poczekaj, czy telewizor mi się zaraz wyłączy znowu. Dobra, to zrobione. I tak, woda powinna za chwilę tutaj... O, już się wylewa. A no tak, bo trochę mógł się podnieść poziom wody, nawet nie tak trochę. To w sumie możemy tutaj... Czekaj. Trochę obniżyć poziom wody, to będzie zawsze git. No, widzimy, tutaj jest naprawdę całkiem duży spływ. Tak, oczywiście ci tutaj marudzą, że nie mają tego. Natomiast tu będzie nasza pierwsza dzielnica handlowa. Chciałem już zrobić z drzewkami, ale nie mamy jeszcze takich magicznych możliwości. Dobra, i tak. I ponieważ tutaj będzie nasz park, tak, tutaj będzie jeszcze taka mała część parku. Może nawet z bambajem w środku, kto wie. Tylko te zamawiania w środku mają taki minus, że płatność jest wyłączona z takich parków. No bo nie mają jak płacić, wchodzą za darmo po prostu. Ale najwyżej możemy w coś takiego już nawet pójść. Okej. Ja tutaj bym dał temu parkowi miejsce, ale bez przesady. Nie, chociaż żeby tutaj ich jakoś oddzielić, tyle chyba będą musieli. Dobra, zostawmy tutaj tyle te miejsca. O, tu widzę jakieś kamyczki są nawet. Później dajmy sobie to tutaj. Aha. Poczekaj, czy to się wylewa w dobrym tempie? Chyba się nie wylewa w dobrym tempie.
Mogę tylko trochę tutaj pokręcić i zobaczymy, czy to będzie więcej wylatywać ta woda. Ale nie jestem tego w 100% przekonany. Dobra, stąd leci i jest naprawdę całkiem nieźle. Dobra, to teraz tak. Ponieważ mamy z drugiej strony tutaj ogólnie ta dzielnica, to będziemy ją bardzo dzielić. Będziemy tworzyć sztuczne podziały. A mianowicie, będzie najpierw tutaj jedna dzielnica, później tu będzie druga dzielnica. Dobra, no i tak, i w tej dzielnicy, tej pierwszej, poczekaj, nie, to nie tutaj, damy, aby był wsparcie dla produktów ekologicznych, tu będzie zwykłe, a później pogadamy dalej. W sumie, tak teraz pomyślałem, to poczekaj, to w sumie może być tutaj trochę to większe, to zajmie tam jeszcze trochę tego. Natomiast ta dzielnica będzie tutaj po prostu większa, a tu na końcu będzie rozrywka, jak się już pojawi w końcu, bo na razie jeszcze nie ma. Więc zobaczcie, są trzy dzielnice w tak małej powierzchni, to nie jest dobry pomysł, ale Avizona już tutaj gra, więc tutaj dobrych decyzji nie powinno być zbyt dużo, bo się jeszcze przyzwyczajimy. Dobra, no i stąd, i tu. I tutaj będą też jeździć, znaczy tak, po tej dzielnicy nie będą jeździć autobusy, żeby to było jasne. Ale tutaj w różnych rejonach będą troszeczkę. Wyłączmy tutaj światła. Mam dziwne uczucie, że teraz z tej drogi to mało ludzi będzie korzystać. Chociaż nie, póki co korzystają. Aby bardziej z niej tej drogi korzystali. Może jasno, ona jest teraz mniej ambitna tutaj dla tych wszystkich. Ambitna czy uczciwa to nie wiem, ale na pewno jest mniej teraz ambitna ta droga. Więc no cóż. Okej, dajmy to. I stąd dajmy sobie najpierw powolutku, czyli puścimy sobie drogę dotąd. Później stąd będzie mostek. Taki skromny, nie będę tutaj też jakoś przesadzać. Dobra. Później wywalimy sobie na razie ten mostek, ten. O, dokładnie. Tutaj musimy zostawić, bo są niby te elektrownie póki co. Ale z tego, co mi się wydaje, na dłuższą metę to będzie trzeba na pewno wywalić to. I stąd puścimy sobie drogę, autostradę w sensie, żeby dojeżdżała sobie tutaj. I oczywiście wyłączymy światła, żeby nie było. Dobra, póki co, sądzę, że całkiem nieźle. Tak, jak możemy się domyślać, tu jest dosyć duży duch. A nasz park, z tego co pamiętam, tak, nawet zarabia. Z tego co pamiętam, nawet tam jakichś specjalnych przepisów nie dawaliśmy. A nie, dobra, jest tam. Jest tam parę. Nocne wycieczki w sumie możemy im tutaj dać. Będzie jeszcze więcej ludzi tu przychodzić w nocy. Ale tutaj, jak możecie myśleć, po prostu park, do parku mało przychodzi ludzi. Z przyczyn oczywistych park jest tak duży. Park jest duży, natomiast no wiemy oczywiście o co chodzi. W ogóle ostatnio zauważyłem, że bardzo mówię, nadużywam pewnego słowa. Jak ktoś, wy możecie już to wiedzieć, bo ja wam chwilę po tamtym odcinku mówię za dużo oczywiście. I nie wiem, czym to jest spowodowane. Słuchaj, czemu tutaj... Aha. Jakieś dziwne tutaj to się wydarzyło. To jest naprawdę ciekawe, czemu tutaj to tak wygląda. Ale dobra, tak czy siak, tu sobie zrobimy... O, chyba naprawiło się. Tak, chyba coś się nie zaktualizowało. Dobra, damy tutaj sobie kawałek drogi. I tutaj się podłączymy z tą drogą. Tu, stąd będzie tutaj też właśnie podłączenie. I tutaj, poczekaj. Okej, dobra, będzie to tak wyglądać. Ciach, tutaj podłącz. I tutaj podłącz. I tutaj oczywiście się pewnie zrobiły światła. Tutaj git. Wyłącz, tutaj jeszcze trzeba wyłączyć. Wyłączyłem i wyłączyłem, bo już zaczęło się zapisywać. Dobra, no i tak, i tu damy sobie kolejną partię już ludków. W sumie to oni też mogą być ci ekologiczni, bo ci ekologiczni tam nie zużywają tego wszystkiego. Więc póki co, to tak, będą tutaj jeszcze ci ekologiczni. Ale później oczywiście to zmienimy sobie. A bre, żeby byli ekologiczni, to trzeba dać się do razu. Czyli mam więcej specjalizacji dla miast, dla tych tutaj też byłoby fajnie. Nie byłoby to złe. Okej, i zanim będzie ktoś się tam pojawiać, wybierz styl zabudowania. Europejski Europan Sublia. Zobaczmy ten Europan Sublia. Zobaczymy. No, to wyburzymy.
I powinny się teraz wszystkie pojawiać już w tym Europan Subria. Czyli tam światła, tu się zrobiły jeszcze światło. Kurczę, jakiś świateł. No i tak, oczywiście edukacja w tym mieście. O, akurat jest dobra. Dobra, dobra. Czekaj, tu chyba nie było prądu, tak? Ile my tu nie, budżet. Ile wydajemy na prąd? Tak, tu nie było prądu. I nie mam zbytnio cały czas skąd go ciągnąć. Bo to jest od 5,5 ludzi i to jest 5,5 tysięcy. Nie, to jest 11. To poczekajmy chwilę i kupimy sobie naftową po prostu i będzie od razu lepiej. Bo do 5,5 tysiąca ludzi to już jest niedaleko, mamy już 5400, więc tak właściwie to jest rzut beretem i będziemy to mieli. No, tam ci modlitwą, że nie mają prądu. W sumie mogę mi tego nie podciągnąć jeszcze. Jak teraz dopiero robię to. Dobra, to tu dociągnij. No i jeszcze ludzi im brakuje. Nie, to tą komunikację dzisiaj za chwilę będziemy musieli zainstalować. Kup nowy kawałek ziemi. Dobra, dobra. Dobra, dobra, tego Lego mi tutaj nie naciąga. Nie naciąga, bo ja tutaj mam inne rzeczy ważniejsze do roboty. Ta. Tu będzie... Czy tu chyba... Albo możemy w sumie tutaj zrobić tylko trochę rozciągnąć tą dzielnicę. Dobra, tu trochę rozciągniemy to jeszcze. Okej, okay, dobra, dobra. Ale na razie elektrownię tutaj zainstalował, więc poczekajmy. A, bo te nie mają w sumie podłączenia, może tego też jest nie ma prądu. Ale to akurat chyba nie o to chodziło. Nie, ale... O, dobra, ta jeszcze siadła, to teraz będzie jeszcze gorzej, ale tak czy siak. Dobra, 48 osób przychodzi na tydzień, to też nie najlepiej. Ogólnie mamy coś bardzo, bardzo dobrze jest w tym mieście, to jest aż... Aż niepokojące dobre. Powiem to w ten sposób. O, dobra, proszę bardzo. Specjalizacja naftowa, specjalizacja turystyczna. O, dobrze, to zaraz tam damy. Darmowy transport publiczny, to chyba nas nigdy nie interesuje w żadnym mieście. Szybka odbudowa, filtracja odpadów przemysłowych, nacisk na połączenia. O, to poczekajcie, tego przepisu nie pamiętam, co to jest. Autostrady i wszystkie tego nowe drogi. Szpital, straż pożarna, dobra, dobra, komisariat, jakieś tam nowe parkowe te rzeczy. Radary, laboratoria, komisariaty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mam pytanie, co to za nowy przepis, chwila. Bo ja go nie kojarzę. Gdzie on jest? Chyba tutaj gdzieś musi być. Nacisk na połączenie. Połączenia zewnętrzne w okolicy mogą obsługiwać... Mogą obsługiwać większy ruch turystyczny, przez to liczba odwiedzających miasta zwiększa się. Przepustowość połączeń zewnętrznych zwiększa się o 20%, dotyczy łodzi, samolotów, pociągów i samochodów prywatnych. O. Koszt 10 tysięcy na tydzień, o Boże. Dużo, powiem tyle, dużo, ale ciekawe. Swanagą w tej dzielnicy damy, bo jestem bardzo bogaty. W końcu samochody elektryczne, co nie? Bo chciałbym, żeby tutaj byli wszyscy ekologiczni. W sumie w tej dzielnicy też możemy dać im tutaj samochody elektryczne. Tak, w sumie to czemu nie? Tak, tutaj jest dużo tych rzeczy. No, macie samochody elektryczne, dobra. Mamy force, czyli to znaczy, że stawiamy elektrownię. Macie prąd, dobra. Mamy tyle prądu w zapasie, że możemy wywalić jedno. Po drugie, zjechać z tym na dół. Na ziemię tak właściwie. Orzeł wylądował. I tutaj tak samo orzeł wylądował. Okej. Okay. Dobra. Dobra, zobaczmy jak jesteśmy z prądem. 160 produkujemy. No, powinno być chyba dobrze. No, mam dosyć bardzo mam przyspieszony też czas. Dobra, dobra, zwolnijmy, bo czasu mamy mało. Handel się całkiem dobrze buduje. Ten park tutaj jeszcze mnie bardzo denerwuje, że nic z nim nie zrobiliśmy dzisiaj. Ale dobra. Tak, możemy wam tutaj teraz poustawiać nowe zielone drogi. A masz, proszę bardzo, macie, cieszcie się. Widzę po waszych twarzach, że jesteście bardzo zadowoleni, bo ich nie widzę. Tak, dalej. Tutaj stworzymy sobie taką małą drogę. No dokładnie.
Bo tu jest park będzie, więc tu będzie taka parkowa droga, a poza tym to wszędzie... Wszędzie póki co damy sobie taką drogę. A później będzie rozkmina jak to... Co będziemy z tym dalej robić. Słuchaj, tutaj możemy to też w sumie ulepszyć, na razie do takiej większej, bo i tak tutaj... Na razie na Bambaje się nie zapowiada w tym mieście, więc... Znaczy, będą dzisiaj nawet, w dzisiejszym odcinku, ale jeszcze nie wiem gdzie i kiedy i co i jak. Znaczy, no, mniej więcej nawet gdzie wiem. Tak, będą... Będzie nawet... Mam już dwie linie teoretycznie obmyślone, gdzie puścimy, ale... Ale jeszcze nie, na razie nie ma. No, a póki co damy wszędzie drzewka. Bo drzewka od razu wyciszają, nawet takie, nawet takie. O, tu się też jedno drzewko pojawi. Dobra, tutaj jeszcze nie ma. Tu. I tu. Ciach. W tych dzielnicach tam później może też porzucam jeszcze tam i tą drzewka, ale oczywiście to jest tylko dobre zasługi. A póki co nie mają aż takich dobrych zasług. O, i z tego co widzę... Tak, to jest dosyć dobry tutaj ruch. Aha, no, a nie tutaj teraz jeszcze na zimę ludzą. Do tego, bo ta autostrada mi trochę tutaj z tego co widzę nawet dała. No ma, a tutaj to, skoro jest ta śmieci i tak dalej, śmieci dzieci, to damy sobie coś takiego. Nasze drzewka będą się w coś... No, nie, no, no może tutaj nie, ale ogólnie, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, to tak. Tutaj się to całkiem ładnie te handle budują, co jest dobrą wiadomością. Po drugie, pomysł był taki, ale nie wiem, czy mi się go tutaj uda zrealizować, aby tą ścieżkę parkową stąd tutaj przeciągnąć sobie tutaj dołem. Ale no... Chociaż teoretycznie... Nawet takie wąskie coś tutaj by im wystarczyło w 100%. No ma, tutaj jest gdzieś ta ścieżka, to sobie podłączymy. Zobaczymy. Jeżeli im się to mało spodoba, no to będzie mało tego, albo po prostu to usuniemy. Oczywiście robi się już noc, tak dla odmiany. To jest bardzo irytujące w Cities. Że tak szybko się to robi kurczą noc. Jest co chwilę, tylko dzień, jest chwila dnia i noc. Dobra. Poczekaj. Tak, bo tu jeszcze trzeba zrobić wszystkie płoty i tak dalej, dobra, to tym się już dzisiaj nie będziemy zajmować. A nawet jeśli to gdzieś za chwilę. To teraz tak, tu sobie przedłużymy tą dzielnicę o ile. Tak, żeby była symetrycznie, to trzeba byłoby to zrobić... Aż chyba tyle. Ojojoj. To długie czasy już rozbudowy naszego miasta wtedy będą zapewnione dzięki temu rozwiązaniowi. No, tak mi się coś wydaje, że tak będzie, nie będzie. No i dotąd aż... Ło, panie. Dużo to ja tutaj wydaję na same te drogi teraz. A co jeszcze, żeby później tutaj postawić zajezdnię bambajową? Oj. Tu. I stąd. Tu, prosta trasa, dobra, git. Mhm, i stąd będzie... czekaj, raz. Stąd będzie dwa. I lecimy dalej. Ciach. Tak. Tu im oczywiście, żeby nie było. Będziemy powoli, bo nie od razu, dawać miejsca na rozbudowę siebie. Tylko najpierw musimy mieć forsy. Na wybudowanie po pierwsze dróg. A tak tam coś spadły, te podatki. No, wybudujmy to jeszcze drugie i tutaj damy, żeby się już zasiedlali. Z tych będą większe podatki, bo wiemy. Wiemy oczywiście czemu. Znowu powiedziałem oczywiście. Dobra. Tak jest lepiej, nie powiedziałem tego złego słowa. I stąd lecimy sobie, proszę bardzo. Czekaj. Okej, dobra, tutaj jeszcze trzeba puścić ten pasek. I stąd handel, proszę bardzo. I oczywiście. I puszczamy dalej tutaj. Was tutaj. I was. I wy tu. I wy tutaj się nie łączycie. Bo wy będziecie tutaj podłączeni. I tutaj podłączeni. A i tutaj widzę, że trochę macie też za mało miejsca handel. Tu będziecie mieli więcej miejsca handel. No tyle i tak, w ogóle możemy dać wam tutaj, żebyście się budowali przyszłościowo. Ło! Nasz park ma sekcję spinaczkową, osiągnął poziom 4.
Jej! To poczekajcie, to sobie postawimy od razu od pyk. Same z Fanagą też całkiem nieźle na nim już zarabiamy. To jest też bardzo dobra wiadomość. Gdzie jest nasza sekcja wspinaczkowa? Jest tutaj. W sensie, ja tą sekcję wspinaczkową nazywam po prostu plac zabaw, bo to jest taki plac zabaw. Sekcja wspinaczkowa. Nie wiem kto wymyślił. Kto to tłumaczył czy co, ale... Sobie muszę zobaczyć, czy na wersji PC też to tak się przetłumaczyli. Czy jest jakoś trochę inaczej. Dobra, no i póki co damy też... tutaj park się kończy. No dobra, tego nie przewidziałem. Dajmy, żeby tutaj, bo tutaj będzie przecież ten park, co nie? I pytanie za 100 punktów, czyli jeżeli ja usunę tutaj to... To park zostanie i będzie cały czas funkcjonować. Chyba będzie działać i świetnie. Dobra, tak czy siak, tą sekcję wspinaczkową daj tutaj jeszcze postawmy, jest jeszcze jedną. Wniki i mamy jeszcze jeden budynek do odblokowania, więc nie jest aż tak źle. Proszę bardzo, macie tutaj i takie coś. Na razie tutaj nie dałem jeszcze żadnych płotków i tak dalej, no ale to będzie rzeczywiście wkrótce. No i wy. Wy, oczywiście niedobrzy ludzie. Od razu będziecie na pierwsze co marudzić, to na co? Na brak wody. Bo a na co można marudzić w takim mieście pięknym? Na brak wody. Dobra, nie, ja powiedziałem, dziś będzie bambaj, dziś będzie bambaj. Nie wiem ile będzie trwać odcinek, ale dziś będzie bambaj. Bo dziś musi być już jakaś komunikacja. Znałem też bardzo późno już ten bambaj tutaj wprowadzimy, bo miasto już jest na tyle... Takie, bym powiedział, że większe. A ja tutaj naprawdę nieźle... Nieźle jadę, żeby nic tutaj nie dawać. Dobra, tu jest na pewno nawet dobrze. I tak. Okej. Okay. Tu będzie jechać. Dobra, tu będzie jechać. I tak samo będzie to wyglądać... A nie, czekaj, tu nawet nie ma tej drogi podłączonej. Dobra, to jeszcze raz. I tak samo będzie to tu. Oj, tu jest jakaś większa ta przerwa. Okej, okay, tu przejdzie prosto. I tutaj. Światła. Sio. I sio. No, powinny teoretycznie wszystkie światła już zostać zlikwidowane. No, jak możecie się domyślać, część z was tam ta, no wiecie, ta elita, jak to się mówi. Będą tu jeździć. Parę bambajów. Parę bambajów. Ponieważ jak teraz tak sobie w sumie patrzyłem, to tu teoretycznie nawet można puścić więcej linii. Kurczę. Bo tak, bo to jest chyba oczywiste, że musi jechać tu do przemysłu. I do przemysłu to byłoby najlepiej w sumie jakby jechał tędy. Albo gdzieś tutaj przez ten park czy coś. Słuchaj, ta woda tutaj... Nie tak sobie to wyobrażałem. Żeby to tak wyglądało. Trzeba tu może to po prostu podnieść. W sensie, o, tak podniesiemy. I zobaczymy, może będzie teraz lepiej płynąć. Będzie musiało wyżej przepłynąć obok tej ścieżki, bo to mi tutaj chodzi. W ogóle ktoś idzie do tego miejsca, okej. Okay. Idą. A do tego drugiego? O, tutaj, no dobra, do tego to chyba więcej nawet ludzi idzie. Tak, ogólnie park całkiem dobrze tam się miewa, zarabia na siebie prawie dwa razy, więc jest też dobrze. A tutaj oczywiście jest nasza klinika. A, tak, to co było do postawienia to jest oczywiście straż pożarna, bo tutaj w tym regionie to jest ze strażą pożarną, że... O, i podstawówkę już nawet można postawić. To postawmy im jeszcze podstawówkę, tak żeby nie było. I nasze bambaje. Poczekajcie chwileczkę. Ja się rozejrzę i zaraz wam powiem, jak będziemy tutaj kręcić. Dobrze, bardzo dobrze. Wracamy. Mam już plan, jak zrobić tutaj nasze bambaje. Więc tak, przechodzimy do działania. Oczywiście. Przechodzimy do działania. Nie, po prostu nie wytrzymam sobą. Tak, nasz bambaj będzie jechać tędy. Tutaj dosyć długą, tu będzie dosyć piękna trasa bambajowa. I tu będzie robić sobie kółeczko. Tak, chciałem bardzo nie robić tutaj, żeby robił kółeczko sobie, ale stwierdziłem, nie, dawa bez przesady, niech kółeczko już będzie, bo kółeczko jest dobrze wpływa tutaj na ludzi. Słuchaj, czekaj, czy ja tutaj... Handluję. Jakie
przecież pamiętam, że ja to robiłem. I tutaj dałem, żeby się budowali, albo coś mnie rozproszyło. Może wbiliśmy kolejny poziom, tak, i mnie to rozproszyło. Pewnie tak. Dobra, tak czy siak, dalej, musimy włączyć czas, bo nam się forsa skończy. Tutaj, 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 tu jedziesz, tu jedziesz, tu przenieś przejeżdżać przez to. Dobra, co to wygląda? Później tutaj obok tego. I tak, należy dotąd. Druga linia, i tak, ta linia, z tego co ja tam dobrze pamiętam. Bo główny pomysł był taki. Dobrze, z tego co widzę, że się tutaj płot to zwalił. To zacznijmy od podstawy. Czemu tu się płot to zwalił? To mi się kompletnie nie podoba. No a powiedzmy, że na razie beton mi będzie podstawać. No mam, usuniemy ten płot stąd po prostu chwilowo. Chwilowo naprawdę nie mam pomysłu, co z nim zrobić. No ja po prostu tutaj sobie zajdziesz, dobra. Ten płot mnie naprawdę teraz zirytował. Chwilę co go wybudowałem, a ten się właśnie teraz wyburzył. Ładę. On tutaj będzie. Masz. Dobra, no i tak, i stąd. Będziesz mieć tu dojście. No i oczywiście jest już za mało forsy. Tak, tu będzie dosyć dużo, jak możecie zauważyć, przejść. Z tym, że ten most będę chciał, żeby tutaj zjeżdżał do tego i się tutaj był przejazd przez to. Zamiast tutaj tego skrzyżowania, co jest obok. Więc tak, oczywiście muszą być pieniądze, a pieniędzy nie ma. Jakby coś na tą zajezdnię, to sobie po prostu weźmiemy kredyt, bo inaczej tego nie zrobimy. Czy muszę wymyślić, gdzie go ją postawić w ogóle. Lepiej gdzieś tutaj w sumie. Dawaj. O, i świetnie. Dawaj tu ten wjazd. No, drut usunąłem, ale tutaj ten drut tu się łapie. No dokładnie. Tutaj już tak pociągnąć. A to po prostu wyburzyć ten drut. No i bardzo dobrze. No, więc może wracając do meritum, czyli do Bombajów. Tego już nie budowałem. Tu i tu i tu będzie jechać dalej. Prawdopodobnie kupimy ten kawałek, żeby było dalej. To usuń, dobra. I to usuniemy. I stąd, poczekaj. To będzie. Będziesz tutaj, bo by idealnie gdybyś tutaj wjechał jakoś. Ale rozumiem, że to może być trochę awykonalne, więc wystarczy mi już tutaj, jak zrobisz 360 sobie. Dobra, to już mi naprawdę wystarczy. Dobra, tu, pyk i pyk. Dobra, no i teraz tak. Jedna linia to jest pewne już. To jest jedyna pewna, jaką mam. Aktualnie, co do naszych linii bambojowych, jak to będą wyglądać. To jest to, że ona jedzie sobie tutaj. I dalej, tu. I tu. I tu będziesz zawracać, to jest pewne. Możemy teraz to wyburzyć sobie chwilowo. I nie, nawet tutaj świateł, więc jest świetnie. I tak, nie wiem na razie, gdzie ona by miała właściwie jechać. Czekaj, co jest tutaj z wodą? Czy wody mamy za mało? A, wodę to już sobie podciągnijmy jeszcze więcej budżetu, bo nie chcę mi się już dzisiaj ciągnąć do wody. Na razie nie wiem jeszcze, jak tutaj puścić ten bambaj, bo... Bo tu dookoła będzie jedna linia, która będzie tak... A, już wiem, co chciałem zrobić, tylko to jest cmentarz. Kurde, czemu? Okej, dobra. I cmentarz ma sto... No właśnie, nie wiem nawet gdzie go opróżnić. Dobra, to jest leciutki problem, tak? Spokojnie. To tak, bo chciałem, żeby jakaś linia jeździła dookoła parku i zbierała tutaj wszystkich ludzi. Launch play. Więc będzie to ta linia. Co będzie jechać to do przemysłu, więc będzie to naprawdę całkiem dobra zabawa. Tutaj, dobra, to zrobione. I stąd tutaj, tu oczywiście możemy to sobie podłączyć, tak, żeby nie było. Będzie zjazd. Znaczy tak, bo tutaj, wow, jaki tutaj był konwój przemysłu. Czekaj. Najlepiej właśnie byłoby, gdybym tutaj sobie zrobił coś takiego.
Najlepiej tego to było jeszcze dwu... Chociaż nie, w sumie jak będzie taka, to będzie też już dobrze. Dobra. I stąd... Będziesz jechać. I tutaj będziesz zawracać sobie. No według mnie to naprawdę całkiem zacnie wygląda. Ale oczywiście to jest, byłoby zbyt piękne, gdyby to już tak wyglądało. Ponieważ ty musisz tu pojechać i tu dopiero zawrócić. Ale zakręcik sam z siebie naprawdę jest całkiem zacny, bym powiedział. Tylko teraz musimy jeszcze tą drogę przerobić. Okej. Tak, teraz będziecie mieć drzewka gratis i tutaj mamy tam też drzewko. Cyk i cyk, też bardzo. I jak tu będą nasze bambaje zjeżdżać, to damy od razu miejsce na jakiś kolejny bambaj, którego jeszcze na razie nie ma, tak, żeby nie było. Ale będzie miejsce. No i tak, oczywiście nie ma pieniędzy na zrobienie całej reszty, czyli postawienie poniekąd najważniejszego budynku na całej linii. Tutaj sobie postawimy, na razie jeszcze właściwie to nie wiem gdzie. O, tutaj wejdzie to świetnie. To tutaj będzie gdzieś. Czekaj, tutaj, o tu. Tylko on kosztuje 40k. To sobie weźmiemy pożyczkę na 60. I świetnie. Dobra, i mamy nasze bambaje. Wow, w mieście pojawią się tramwaje. Tramwaje forever. Dobra, świetnie, świetnie. No i oczywiście zwolnijmy sobie czas, już możemy tak właściwie. I tak. Najpierw sobie pójdźmy bambaj do przemysłu. Ten bambaj, żeby nie było, on tutaj nie będzie zjeżdżać. On tutaj nie będzie mieć magicznej funkcji. Żeby tutaj jeszcze skręca, bo co do dużo to niezdrowo jednak. I to już, według mnie, to już całkowicie wystarczy na tutaj zdjęcie. Dobra, tu mamy ścieżkę, świetnie. I dam tutaj jeszcze ścieżkę. Czekaj, tutaj, tu by się przydała po prostu siatka. O, dobra, mamy zrobioną i tu siatkę i wszystko całkiem zacnie wygląda. Tutaj jeszcze podłączmy, no bo muszę już zacząć coś innego robić. W sensie ten odcinek muszę trochę skończyć. Dobra, no i stąd bambaj będzie mieć pierwszy przycinek dopiero tutaj. Żebyście korzystali z tamtego, co wam dałem. Później tutaj. Damy wam go tu. Albo właściwie to nawet tutaj. I później będziesz mieć tu przystanek. O, dokładnie. Później będziesz mieć tu przystanek przed tym. Tu pewnie będzie jakieś wejście do parku, to sobie będziecie mogli wchodzić. Tu póki co. Tutaj. Tutaj. I tu już w tych samych miejscach mniej więcej. Pomijając to, że tutaj przed tymi skrzyżowaniami będzie właśnie przed. Takie. No tutaj tak już w tych samych miejscach. Ale w takich różnych tych specjalistycznych, gdzie będą faktycznie bambaje się wymijać, to będzie to tak specyficznie wyglądać. Dobrze, nasze pierwsze bambaje wyjeżdżają już za jezdni. To nie ta strona. Nasze pierwsze bambaje wyjeżdżają właśnie za jezdni. Powiedziałem przed chwilą. Jest nasz pierwszy bambaj. Dziękuję bardzo. Czy ktoś już na ciebie czeka? Panie bambaju, sprawdźmy twoją linię. Jest już pierwszy pasażer. Pierwszy pasażer, biegniemy do ciebie. Nie ty. I oto nasz pierwszy pasażer z psem od razu. Czekają na bambaj. O, z tego co widzę, nawet są fajerwerki dzisiaj pod parkiem. Mają być w sumie codziennie, więc no tak to jakoś bywa. Naprawdę całkiem nieźle ten park zdałem. Nawet mogę trochę podnieść dochód jeszcze z niego. I druga linia, którą zaraz puścimy. Tylko coś mnie tu ujęło, jak ja to robiłem, tą nitkę. A, tu chciałem zrobić ścieżkę. Tu chciałem zrobić ścieżkę, aby oni mogli tutaj dochodzić do tego miejsca do zawracania. I teraz tworzymy jeszcze dwie ekstra linie bambajowe. To tak, ty zaczniesz swój bieg tutaj. Później tu przy handlu będziesz mieć przystanek, żeby nie było. Tu będzie akurat kolejny przystanek coś blisko, więc już to mniejsza z tym. Tu będzie jeden wspólny. Wspólne przystanki będą tutaj dosyć bardzo wysoko cenione. Tutaj widzę nawet... Czekaj, są rzeczy, które toleruję i są rzeczy, których nie toleruję. Jak na przykład światła, gdzie nie pozwoliłem. Owszem, powiem szczerze, że ostatnio nawet sam zainstalowałem światła w miejscu, gdzie bardzo były... Gdzie normalnie gra ich nawet nie stawiała. I no, powiedzmy, że spełniały swoją rolę, bo faktycznie był mniejszy kolek, ale to jest ewenement. Co, ta linia tutaj... Te bambaje ciekawe tak wyglądają, jak tutaj jadą tędy.
Tutaj możemy tutaj właściwie postawić ten przystanek. Tutaj. No i oczywiście tu. Nie, tu. Tutaj, dobra. Trochę skacze nam to. Skakało mniej kiedyś. Tutaj, no i widzicie, co nie są zadowoleni. No i w drugim kierunku. Teoretycznie, nie, nawet nie będę o tym myśleć, żeby tam to władowywać. Już bez przesady, widzę, już bez przesady. Tutaj, po drugiej stronie, żeby nie było. Tu. Dalej jedziesz tu. Później tutaj. Here, here. And here, and maybe here. First of here. Here. Coś rozpędziłem. Nie, dobra, dobrze jest. Później tutaj jeszcze jeden. A, i tu miał być ten przycisk na to właściwie. Usuniemy to. Dobra, no to tak, mamy nasze trzy linie już bombajowe. Co oznacza, że jest naprawdę już grubo, jeżeli chodzi o bombaje. Zaczęliśmy oczywiście w nocy je wypuściliśmy, więc siłą rzeczy będzie ich mniej tutaj czekać. Chociaż na tej linii już mamy tu 18, 15, 14, a to jest ta linia już jeżdżąca tutaj. Już nawet gdzieś jest 20, 21. Ludzie powoli już nawet czekają i będą zaczynają powoli korzystać z naszych linii. I tu jest jeszcze ta druga linia, które dopiero pojawiły się przed chwilą. Więc co tu dużo mówić, będziemy kończyć. Na tym parku to ja naprawdę jestem pod wrażeniem. Tutaj no, widzimy, dużo ludzi chodzi. No, tutaj też jest bardzo pięknie udekorowany, coś jeszcze będziemy się w kolejnym odcinku zajmować. Tą sekcją, tą częścią, dziś może jeszcze płot dodam tylko. Widzimy, że dużo ludzi idzie z zagranicy. Oj, dużo, dużo. Tutaj to jedzie, tu przyjeżdżają. No, powiem wam tyle. O, z Bombajów, a nie, do Bombajów jadą i później gdzieś z Bombajów wychodzą. Ale jazda. Tutaj rowerkami nawet zaczynają jeździć. No, z wszelakich miejsc naszego miasta. Tutaj ci może są jacyś mało jeszcze nie mrawi. Mają tu jednego gate'a i tutaj gdzieś był jeszcze, a nie, tutaj nie mają zbytnie gate'ów. Ale mają tam jakieś wejścia, więc nie powinni modlić. Po tym jest noc, więc może dlatego jest też mniej ludzi chodzi do parku. Ale tak czy siak. Ale tak czy siak. Tak, wypoczynek, bo jednak jakieś inne parki poza naszym tym też by się przydały, no to jak inne parki, to chyba nie mogą być nic innego jak Biokopuła, czy park Colossal Older, który jest rzeczywiście bardzo, bardzo, ma duży zasięg, więc jest dobry. I nasz standardowy ten parczuś też możemy im tutaj załatwić. A co mi tam? W sumie ten parczuś, ten zwykły, tutaj też można by wrzucić. Ja wiem, że to jest póki co recykling i tak dalej, ale później go tutaj nie będzie, przesuniemy go. Dobrze, powiem tyle, że naprawdę dzisiejszy odcinek całkiem nieźle nam się udało tutaj dosyć dużo nawet rzeczy zrobić. To jest bardzo dobrą wiadomością, jak na moje odcinki. Ludzie korzystają z naszego parku, co jest dobrą wiadomością. Mamy nawet biokopułę postawioną, co prawda są łatwiej, żeby... Już nawet ktoś do niej jedzie. I to jeszcze za miasta, nie. A, to jest ta nasza służba ochrony. W sensie to coś. Pięć już pojazdów wyjechało, bo parę parków postawiłem, to... Pięć parków to pięć pojazdów pojechało. I na koniec tego stawmy jeszcze, bo już widzę taki z 45 minut odcinka. Może idę się nie później wysyłać. Jak tam te nasze bombaje? Póki się wszystkie bombaje nie rozjadą, ja nie będę nic tutaj kręcić, żeby nie było przy tych liniach, aby widzieć, jak tutaj będą z nich korzystać ludzie. No ale widzę póki co, że naprawdę całkiem zacnie tutaj to będzie wyglądać. Tutaj, no, powolutku. Ale nie powinno być też aż tak źle. Turyści w naszym mieście 39 wizyt, jak na takie miasto, to powiem wam, że naprawdę całkiem nieźle. Gospodarstwa, ciekawe czemu jest łamane, pracownicy, a ile jest na popyt chyba, o to chodzi. Dzieci, mamy 645 dzieci, 1286 nastolatków, no to niezły protest mogą zrobić już. Młodych dorosłych jest mniej niż nastolatków, dobre. Dorosłych jest 2017, no ciekawe. Seniorów jest dosyć dużo, nie ma jeszcze biur. Udział w rynku jest na razie rejony mniej więcej po połowie. Wszystkie, by można powiedzieć. Średnia wartość gruntu całkiem. Atrakcyjność miasta 17%, no bo tutaj się rozkręcamy. No i jak widzimy na wykresie, całkiem nieźle idziemy w górę. Skarbiec państw miasta to będzie bardzo skakać. Więc co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostać pobudę. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale.
na moim kanale, który się pojawi. Nie wiem właściwie kiedy się ten odcinek pojawi, więc wkrótce, powiem wam tyle, że się pojawi wkrótce. No i polityka też się wkrótce pojawi. Wszystko się tak będzie działać, tak. Jasne. No i zobacz. Dobra. Cześć!